Dzień dobry. Marta Omachel z tej strony. Witam się z Tobą. Łączę się z Florydy. Dzisiaj przemyślenia na temat pracy online. Jeżeli jesteś osobą jak ja, która może myśli o pracy przez internet, tak jak ja myślałam lata wstecz i zastanawia się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Mam kilka takich słów, przemyśleń. I mam nadzieję, że pomoże Ci to, zainspiruje Cię to i że nie będziesz się bała robić takich nowych kroków w swoim życiu. Więc ponad 10 lat temu, już nie będę mówiła tak dokładnie, ale mniej więcej około 10 lat temu znajoma przedstawiła mi biznes, zapytała mnie, czy chciałabym te produkty z Aloesu, bo je używam cały czas, kupuję je, bo je kupowałam przez 2 lata już, i czy chciałabym spróbować swoich sił w takim biznesie. Ale uwierzcie mi, ja wtedy byłam na sprzątaniu i miałam swoje domki i choć marzyłam i wiedziałam, że sprzątanie nie jest pracą na przyszłość, i oczywiście nie mamy nic przeciwko sprzątaniu, ale choć marzyłam o tym, żeby nie sprzątać któregoś dnia, żeby móc uciec, żeby mieć taką normalną, taką prestiżową pracę, z której będę dumna, to nie wiedziałam, jak to zrobić. I ja nie wiedziałam jeszcze wtedy, że jej propozycja odmieni mi całkiem moje życie. I mówię to specjalnie dlatego, ponieważ wczoraj właśnie ta znajoma moja, Kazimiera Harabasz, Kazia, happy birthday, miała urodziny i wiecie co, i skomponowałam jej takie slajdy zdjęć, przeszukałam w telefonie zdjęcia wspólne, złożyłam je do kupy i sobie tak pomyślałam, wow, aż mi się łezka zakręciła w oku, tak sobie pomyślałam, wow, ile ja dzięki tej kobiecie zobaczyłam już, ile ja dzięki temu, że poprowadziłam je w biznesie, zmieniłam w swoim życiu. A ja nie myślę, że moja praca by wyglądała inaczej. Domyślam się, że pewnie nawet nie mieszkałabym teraz na Florydzie, tylko dalej bym była w Chicago. I po prostu chcę Tobie powiedzieć, że jeżeli jesteś w miejscu, jeżeli może sprzątasz, jeżeli masz pracę, którą nie lubisz, jeżeli gdzieś jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że potrzebujesz zmian, to abyś otworzyła się na nowe możliwości. I nie mam pojęcia, czy network marketing będzie Twoją drogą, będzie Twoją ścieżką życiową, ale moją była. I szczerze, jak patrzę na życie na emigracji, nie ma wiele tych ścieżek. Nie ma. Potrzeba mieć papiery, potrzeba mieć edukację, potrzeba skończyć studia. I często nawet, co ja zauważam teraz, ja mam w tym roku 40 lat, skończyłam 40 lat, i co zauważam, to nawet wiele moich koleżanek, które się wyedukowały, które mają duży dług na koncie do spłacenia za swoje studia, rozpoczęły pracę marzeń i okazuje się, że wcale to nie jest ich praca marzeń. Tylko dług trzeba spłacać i szukają innej alternatywy. I wiele z nich zaczyna pracować w network marketing. I teraz tak, co to jest ten network marketing? Słuchajcie, to nie są jakieś żadne kokosy i dolary spadające z drzewa. Nie zrozumcie mnie źle. To jest rzetelna, systematyczna praca, jak każda inna. Tyle, że podłączasz się pod firmę, którą chcesz reprezentować, używasz danej firmy produkty oczywiście, żeby później je rekomendować i również pokazujesz innym ludziom, jak wygląda styl pracy takiej, bo może ktoś inny też by chciał tak pracować. Na tym to polega. Słuchajcie, tutaj w tym networku wcale mi nie szło dobrze na początku. Więc może, jeżeli jesteś na początku drogi swojej w networku, może współpracujesz z firmą jakąś, to jeżeli nie masz efektów, to znaczy, że jeszcze pewne rzeczy masz do przepracowania. Bardzo często jest to nasz głowa, nasz mindset, to co myślimy, to wokół kogo się obracamy, jakich ludzi mamy wokół siebie, to co czytamy, to co słuchamy,
to, co sobie wkładamy do głowy, nasze myśli, o tym akurat wczoraj robiłam live'a, to wszystko ma znaczenie właśnie na, również na tempo rozwoju Twojego biznesu. To nie jest problem network marketing, że na przykład Tobie może iść wolniej niż komuś innemu, albo że Ci nie idzie. To nie jest problem branży, to jest problem u Ciebie, który potrzeba po prostu nad tym popracować. Bo branża jako sama branża, network marketing, jest fantastyczna. Żebyś Ty poszła w górę, żebyś Ty poszła szczebelek wyżej w marketingu, potrzebujesz pomóc niżej osobom. Potrzebujesz pomóc innym osobom albo poczuć się lepiej, rekomendując produkty, albo potrzebujesz pokazać komuś, jak również mogą zacząć zarabiać właśnie w tej branży. Więc sama idea, to ja często to powtarzam u mnie na profilu, to jest po prostu, ktoś powinien dostać Nagrodę Nobla za to. To jest rewelacja. Jaki fair układ biznesowy, że abyś Ty miała lepiej, potrzebujesz pomóc innym osobom. Nie ma rywalizacji przez to, tylko dzięki temu każdy się wspiera, bo każdemu zależy na tym, żeby każda osoba osiągnęła to sukces. Pomyślcie sobie, jakie to jest inne od korporacji, od pracy, którą może nawet teraz wykonujecie. A więc co jeszcze? Wracając do sedna tematu. Wczoraj patrząc właśnie, segregując te zdjęcia dla mojej właśnie znajomej, która obchodziła urodziny, tak sobie popatrzyłam i tak sobie zdałam sprawę, że minęło mi 10 lat w tej branży, w tym biznesie, można powiedzieć, ile ja się nauczyłam i jak ja nic nie wiedziałam na początku. To jest nie do wiary. Ja naprawdę byłam zupełnie inną osobą. Byłam osobą nieśmiałą, byłam osobą w ogóle niewierzącą w siebie. Obracałam się tylko w małym, takim malutkim moim gronie. Bałam się wyjść gdzie indziej. Ale byłam chętna na zmiany. I to mnie wyróżniało. I byłam chętna na zmiany i kiedy właśnie zaproponowała mi właśnie moja znajoma tą pracę, to ja wskoczyłam w tą pracę dwoma rękami, nogami, zaczęłam pływać w tym oceanie network marketing, gdzie nic o nim nie wiedziałam. Najlepiej tak, słuchajcie. Ani nie potrzebujecie być ekspertem, ani nie potrzebujesz być jakimś znawcą co do produktów, co do składników, absolutnie, co do planu marketingowego. Nie. To jest kwestia tylko podejścia do tego, czy polubisz produkt, i czy go polubisz wystarczająco na tyle, żeby go polecić innej osobie. I oczywiście nie musisz lubić, u nas my mamy sporą gamę, taki spory bufet, bo ponad 160 produktów mamy, ale na bazie aloesu, ale tak naprawdę nie musisz lubić wszystkich. Możesz sobie polubić kilka, używać kilka i rekomendować kilka tych produktów. Więc tyle miejsc, które ja zwiedziłam przez te 10 lat, właśnie dzięki temu, że ktoś mi zaproponował tą pracę któregoś dnia i powiedziałam tak, wchodzę w to. Słuchajcie, ja naprawdę nie miałam zielonego pojęcia. Byłam zielona jak trawa co do network marketing, nie miałam w ogóle doświadczenia, nigdy nie studiowałam marketingu, nigdy się nie uczyłam żadnego marketingu i po prostu z każdego dnia na dzień osiągałam jakieś tam nowe informacje, nową wiedzę, metodą prób, metodą błędów. Przez wiele lat budowałam ten biznes, nie mając spektakularnego sukcesu. W dzisiejszych czasach, kiedy ta ścieżka jest przetarta, bo jest naprawdę przetarta i mamy social media, bo jak ja zaczynałam, to jeszcze nie było social media, dopiero wchodził Facebook 10 lat temu, więc kiedy teraz mamy social media, ja widzę, patrząc na grupę, z którą współpracuję, pozdrawiam całą grupę Global Team na całym świecie, bo tak, urosłyśmy aż na cały świat. Słuchajcie, nasze Polki nie boją się, albo inaczej, może boją się, ale idą naprzód. Idą i realizują, ufają nam i próbują produkty i kto się rozkocha w tych produktach, idą dalej i mówią innych o tych produktach, o tym stylu pracy. Nasze dziewczyny, nasze polskie dziewczyny i te mieszkające w Stanach i w Kanadzie i za granicą, po innych krajach na świecie, jak i również te nasze polskie dziewczyny w Polsce mieszkające, potrafimy razem współpracować dzięki temu, że mamy na social media, na Facebooku mamy narzędzia pracy, które nam po prostu w tym ułatwiają. I
I mówię tu po to do wszystkich osób, szczególnie, którzy może sprzątają. Może jesteś taką osobą, jak ja byłam kiedyś. I patrząc teraz, ile ja zdobyłam przez te 10 lat, i już nie mówiąc tutaj w ogóle o dochodzie, oczywiście, że dochód jest coraz większy z roku na rok, zaskakujący duży, że aż sama nie mogłam w pewnym momencie uwierzyć, że tutaj tyle można zarobić, ale to jest dochód, pieniądze można wszędzie zarobić. Ale mówiąc tutaj o rozwoju osobistym, o byciu lepszą wersją siebie, o tym, że o wierzeniu w siebie, o docenieniu siebie, o takim innym, lepszym, może bym powiedziała, poglądzie na życie, o byciu mocną, taką, mówię tutaj o takim self-love, o znajomych, o ludziach, których masz wokół siebie, o osobach, które ci zaufały przez te wszystkie lata, które jedne wyszczeliły w górę, inne są klientami, inne sobie powolutku budują ten biznes. Każda osoba tutaj jest tak naprawdę ważna i każda osoba może zrealizować siebie, kiedy jest na to dla niej odpowiedni czas. Nie ma tutaj popychania, nie ma tutaj jakiegoś przymuszania. W tej pracy to ty wybierasz, kiedy idziesz do przodu i czy tu teraz jest, i czy to jest twój odpowiedni moment. Ale chciałabym was bardzo, ale to bardzo mocno zmotywować, żebyście zrozumiały, że to jest świetna szansa na przyszłość waszą, ten network marketing. W każdej firmie można zarobić tak naprawdę. Wystarczy tak naprawdę wgłębić się, zaangażować się w daną firmę, poznać produkty i jeżeli poczujesz, że to są te produkty, które chcesz rekomendować, to po prostu budujcie biznes na tym. Tak wiele ludzi, naprawdę tak wiele ludzi teraz wykorzystuje tą szansę pracy przez internet. Pracy tradycyjnej, bo można to również robić tradycyjnie. Nawet jeżeli będziesz szła ślimaczym tempem, tak jak ja szłam przez wiele lat, naprawdę nie umiałam budować tego biznesu. Miałam wiele odmów. Po prostu chciałam tutaj więcej i szybciej, ale nie potrafiłam. Moja głowa jeszcze nie była wtedy dobrze przystosowana na coś takiego. Ale patrząc teraz na 10 lat po, to jest aż nie do wiary, co mi ten biznes dał, co mi ludzie dali, którzy ze mną współpracują. A jak wiele zobaczyłam, ile miejsc na świecie zwiedziłam dzięki współpracy z naszą firmą, gdzie latamy co roku w dwa miejsca już od kilku lat na koszt firmy i zabieram męża i dzieci i coraz więcej mojego zespołu lata z nami. Nie, że tylko ja z Kazią, tak jak kiedyś latałyśmy, tylko teraz już nasz zespół lata i to jest najlepsze wynagrodzenie, jakie może być. Widzieć twój zespół, który pracuje z tobą, że osiąga również te sukcesy i cieszy się tym, co network marketing daje. Ja wiem, że możemy sobie polecieć wszędzie, prawda? Bo możemy. I możemy sobie kupić dzisiaj bilet i na Dominikanę, i na Bahama, i do Afryki. Ale jeżeli to jest docenienie przez firmę, jeżeli to jest wypracowane i jeżeli to jest takie thank you od firmy, takie podziękowanie, to jest zupełnie inna energia tego wyjazdu, gdzie firma płaci ci za przeloty, za hotele, za wyżywienie, za atrakcje, za szkolenia i wszystko inne, co tam się dzieje na tych wyjazdach, bo to nie jest wyjazd taki typowo wypoczynkowy. To jest taki biznes połączony, wyjazd połączony z biznesem i wypoczynkiem, gdzie tak naprawdę z roku na rok poznajesz osoby, które się kwalifikują, które latają, które zwiedzają również te same miejsca co ty, nawiązują się przyjaźnie i po prostu jest fantastycznie. Także aż ciężko pomyśleć, gdzie byłam 10 lat temu, a gdzie jestem teraz. I dzięki temu, że się nigdy nie poddałam, chociaż było ciężko, Były momenty, wiele momentów, gdzie chciałam się poddać, gdzie mówiłam, że to nie dla mnie, że się nie nadaje, a że nikt nie chce moich produktów, a nikt nie chce ze mną współpracować, bo takie momenty też były.
I to nie kilka, tylko wiele. To wszystko nas kształtuje, to wszystko, jeżeli tylko się nie poddacie, to wszystko jest po to, żebyś mogła kiedyś być w tym miejscu, w którym pragniesz być. Żebyś nie musiała się martwić o to, że znowu mi zabraknie na rachunki. Że znowu o miesiąc się kończy, a ja już nie mam pieniędzy na koncie. Albo co ja mam zrobić, jak payment muszę zapłacić za dom i na przykład brakuje. Albo teraz są podwyżki i po prostu jest inflacja i strasznie się martwisz. Żeby ciebie to aż tak nie musiało dotyczyć, bo będziesz miała stabilny biznes, network marketing, który da ci nie tylko dodatkowy dochód, ale da ci stabilny dochód. Wczoraj moja koleżanka z Polski, Jola, ona ma świetną pracę. Ma świetną pracę, jest wykładowcą na uniwersytecie w Polsce i zarabia. No, powiem Wam, że jakby nie wiem, co mogę powiedzieć, co nie mogę tutaj, ale nie tak wiele, o tak, może to tak powiem, nie aż tak wiele, jakby się wydawało na taką prestiżową pracę. I dzięki temu, że dziewczyna rozkochała się w naszych produktach, potrafiła wziąć 4 razy więcej pieniędzy za luty właśnie dzięki pracy w network marketing. Dzięki temu, że promuje produkty i promuje styl pracy, jaki daje właśnie ta branża. 4 razy tyle w Polsce. Nie mówiąc już tak samo tutaj o naszych dziewczynach, które po 3 latach niektóre dziewczyny potrafią zrezygnować ze sprzątania, bo jak wiemy, na emigracji większość z nas sprząta albo bawi dzieci. I oczywiście nie ma z tym nic złego, ale jest alternatywa, jeżeli chcesz to zmienić. Jeżeli chcesz mieć prestiżową pracę, jeżeli chcesz się rozwijać w swojej pracy, mieć rozwój osobisty, to my tutaj pokazujemy i uczymy, jak faktycznie możesz tego dokonać. Nie możesz się bać, aby rozpocząć, potrzebujesz decyzji, aby rozpocząć. Inwestycja jest śmiesznie niska, bo w Stanach Zjednoczonych jest to od 300 do 500 dolarów, zależy jaki pakiet startowy sobie kupisz, ale chciałam dzisiaj Wam uświadomić, że co by było, gdybym ja nie zdecydowała się na tą decyzję 10 lat temu. Pewnie dalej bym narzekała, pewnie dalej bym sprzątała, nadal bym narzekała na to sprzątanie i bym nie miała takiego życia, jakie mam. Gdzie mogłam się przeprowadzić na Florydę, gdzie stałam się mocniejszą osobą, gdzie nie muszę się martwić, że zabraknie na rachunki, że wiecznie mało jest pieniędzy. I jeżeli wiecie, o czym mówię, to po prostu zastanówcie się nad tym stylem pracy. Mam krótkie nagranie, które przedstawia, jak możesz zacząć pracować nie sprzedając, bo wiem, że wiele z Was na początku boi się sprzedaży, ja też się bałam, ponieważ nie miałam z tym nigdy nic wspólnego i myślałam, że potrzeba namawiać i nagabywać tutaj ludzi. I po prostu, jeżeli chcesz zobaczyć to nagranie, jak zarabiać nie sprzedając, to mogę się również z Tobą tym nagraniem podzielić. I dziękuję jeszcze raz mojej znajomej Kasi Harabasz, jej córce Kasi Śpiewak, ponieważ i Maryli Grotyńskiej, ponieważ te 3 osoby tak naprawdę stanęły wiele lat wstecz na mojej drodze i dzięki temu, że były przy mnie, szczególnie Kasia, to jestem tu, gdzie jestem. I mogę teraz pomagać innym kobietom również realizować się właśnie w tej branży, bo mówię zupełnie z mojego doświadczenia i naprawdę jest to coś, w co warto zainwestować swój czas i nawet dać sobie tutaj 5 lat, nie pół roku, ani nie miesiąc, ani nie tydzień, z 5 lat i zobaczysz, jak Twoje życie również może się odmienić na lepsze. Trzymajcie się, pa, pa.